Ja przenoszę Ciebie teraz w czystą przestrzeń. Równoważę ją. Jest absolutna równowaga. Jest wszystko w równowadze. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, co widzisz, co słyszysz, co czujesz. Jak odbierasz tą równowagę? Jak to wygląda? Jakby każdy punkt pulsował tak samo, coś takiego. Super, dobrze. Teraz przenoszę Ciebie pod nadajnik sieci komórkowej 3G. Co się zmieniło? Wahania są takie, falowania. Dobrze. Teraz przenoszę Cię pod nadajnik 4G. Co się zmieniło? Jakieś takie boczne fale idą. Teraz przenoszę Cię pod nadajnik 5G. Co się zmieniło? Jakby ciężar taki czuję. Ciężar? Jakby coś mnie przyciskało. Dobrze. Porozmawiaj, dowiedz się, o co chodzi. Tak jakby... Jakby się jakieś lęki nakładały i jakieś takie... Zbadaj, skąd to pochodzi. Właśnie, co to jest? Właśnie jakby kilka rzeczy się nakłada, ale co to jest? Lęki jakieś, jakieś nieczyste intencje? Niezrozumienie jakieś? Tak to wszystko ciężar wytwarza. Dobrze. Porozmawiaj z 4G. I dowiedz się, jaka jest szkodliwość 3G, 4G, 5G dla człowieka. I czy jest, i czy nie ma tej szkodliwości. I o co tu chodzi? To od razu mi przychodzi, że jakby jest szkodliwość dla tych, co zwracają uwagę, coś takiego. A, czyli jeżeli ktoś uważa, że nie przeszkadza to, że to jest normalne jakieś tam fale, nośnik informacji, to se jest i nie szkodzi nikomu. Ale każdy, kto uważa, że to jest szkodliwe, to na niego to działa, tak? Tak. Jeżeli chodzi o to 5G i to, co odczułeś, ten ciężar, ten jakieś tam nieczyste intencje, to wszystko, co powoduje, że takie informacje już w tym systemie są? Skąd one są, te informacje? Takie jakby... Dwie siły się ścierają i takie wypuszczają różne informacje. Dobrze, zrobimy teraz coś takiego. Jest 5G QA i 5G Amerykanów. Które 5G jest dobre, a które jest niedobre? No ja nic jakby się nie różnią. Nie różnią się. Czyli jedni i drudzy robią to samo, tak? Takie same, jakby mają intencje i chcą czerpać takie same korzyści, tak? To na czym konflikt polega?
Dlaczego Amerykanie robią taki napad na to 5G? Dlaczego tak? Interesy. Czyli tylko chodzi o interesy, że gdyby to było amerykańskie 5G, to by było ok, tak? Czyli chodzi o rynek i o wpływy? Mhm. Ja sobie zadałem trud i popatrzyłem w internecie i okazuje się, że Huawei i Orange, co przywłaszczyli sobie polską telekomunikację, mam nadzieję, że kiedyś też ich rozliczą, że sąd się zajmie nimi, bo to dobro narodowe zostało przejęte przez po prostu cwaniaków. No ale problem jest z tym, że tutaj właśnie oni są w układach z UAE-em, no i lody kręcą. Ale Amerykanie nie mają kontroli wtedy i zobaczymy, że taki jest szum koło tego i tacy profesorowie i jacyś znawcy amerykańscy tak mówią, jaka to szkodliwe jest. No i jestem ciekawy, dlaczego chcą oni wejść na ten rynek i przecież nikt nie mówi o swoich urządzeniu, że są szkodliwe, nie? Jakichś tam falach, nie? Tylko jeżeli jest atak, no to wiadomo, że to nie jest ich. No i rzeczywiście, to nie jest ich. Ale nikt o tym nie mówi, czyje to jest, tylko takie napędzanie tych ludzi strachem, jakie to jest szkodliwe. No już wszyscy mają pełne gacie, no ale jak się okaże, że już zostanie jakiś konflikt dyplomatyczny wywołany i Huawei zostanie usunięty, to wejdzie 5G amerykańskie i już będzie dobre. Będą się mózgi gotować i tak idiotom, ale to będzie dobre. No ty no jak na razie potwierdziłeś, ale to nie chodzi mi o to, żeby to potwierdzić, tylko mi chodzi o to, żebyś właśnie zbadał, znalazł przyczyny, skutki, wszystko i cały system. Teraz to nie jestem pewien, bo to wyczytałem, tak? Ale tak mi przychodzi, że ci Chińczycy nie chcieli się zgodzić, żeby Amerykanie mogli szpiegować przez ich sieci. To jest jakby podstawą konfliktu. To jest prawda. No, kiedyś Microsoft był monopolistą, no to sądy w Stanach pozwały ich i tak ich długo męczyły, aż się zgodzili na oddanie tak zwanego klucza, żeby mogli się służby specjalne wpinać w ten system, czyli straciły suwerenność i już mogli być dalej monopolistą. Już nikomu nie przeszkadzało. Ale był atak po to, żeby służby specjalne mogli korzystać z ich programu, żeby mogli się wpinać i inwigilować ludzi. Zawsze znajdzie się jakiś idiota, który uruchomi jakiś program, a jak on zostanie przyjęty, no to już trwa. Dobrze, czyli co? Jeżeli chodzi o 5G, to moje badania były dobre i wnioski były dobre, że tak jak ten konflikt z tymi szpiegami, żeby właśnie zerwać kontakty dyplomatyczne i żeby właśnie ten chiński rynek i koreański odsunąć, który jest bardzo wpływowy i szybko, dynamicznie się rozwija. No to technologia chińska to już prześcignęła amerykańską. No tak, dlatego oni robią co mogą, żeby wypierać ich, no i takich mają durnych Polaków, takich szukają kretynów, którzy na kolanach do nich łażą, no i w ten sposób mówią, wy nasi przyjaciele bez wizy do Amerykanów jeżdżą, a Polacy najlepsi przyjaciele, sojusznicy, wizy muszą mieć, bo trzeba trzymać pieska na łańcuszku, żeby poklepać durny, będzie szczekał, kiedy trzeba. Tyle mamy mądralińskich, tak szczekają, tak pyskówki odstawiają w tych niezależnych telewizjach, ale nikt nie mówi o tym. No. I w końcu się też okazało, że Polacy jednak nic nie ugrali, bo rosyjsko-niemiecki ma chyba pod koniec tego roku powstać gazociąg. No to było wiadomo przecież. Jest zabawa. Ta cała Unia to jest wszystko po to, żeby ograniczać idiotów, żeby mieć tanią siłę roboczą. Leszku, pokazali z Macronem. Macron jak Tusk ma po prostu oddać niepodległość państwa i koniec. Tak jest, no ale no zobaczymy co będzie, bo tu ponoć jest coraz więcej pozwów do sądu dla Merkel za zniszczenie Niemiec i zaniszczenie Niemiec i zaprowadzenie jakiejś polityki kretyńskiej. No i zobaczymy, co będzie, bo no, ma być rewolucja, czyli jest rewolucja już, bo we Francji to jest wojna. No ale dopóki tam Tusk będzie, to 100% będzie, że będzie się źle działo.
Im więcej takich Polaków, tym lepiej. Dokładnie, tak jest. Wreszcie spełnia on zadanie. Tusk wreszcie spełnia. To mi się przypomniało, że ktoś skomentował, jak tego Tuska przyjęli właśnie tam. No to teraz Unię rozwali. Tak, tak, tak. Był tam taki ten, że jedyne co najlepsze to to, że właśnie Tusk odszedł, bo Polskę już zniszczył, poszedł do Unii, to teraz Unię rozwali. I dokładnie się te słowa spełniają. Tak jest. Dobra. To co, zbadaliśmy wszystko na temat G5. Wiemy już wszystko, że wszystko, co nie jest amerykańskie, jest złe i szkodliwe. Tak? To wiesz co? My zrobimy? My odwrócimy. Weź teraz Amerykę, odwróć do góry nogami. Całe Stany Zjednoczone, odwróć do góry nogami. To znaczy, nie wiem czemu, ale zaczęły się kręcić. Jak kręcić? Jakby wokół własnej osi. Dobrze. I tak zostawiamy. Zabezpieczamy i nikt, a nic nie może tego ruszyć. Kręci się w lewo czy w prawo? To znaczy, jak byśmy wzięli normalną mapę, tak, ustawili na ośce tylko Stany Zjednoczone, tak, to to się jakby tak do góry idzie i tak w dół, tak się przekręca i tak bez przerwy. Dobrze. Jeszcze jakby tak wypycha, no tak śmiesznie. Dobrze, niech będzie, zobaczymy, co się wydarzy. Zabezpieczam, tak zostaje. Nika nic nie może już. A teraz zobacz na Polskę, jak Polska wygląda. Czy jest stabilna, jest wszystko dobrze? To znaczy, jakby się nad nią światło unosi. Zapytaj się tego światła, kim jesteś? Kim? Duchem Polski? Czego chcesz? Czego chcesz? Być? A to nie było cię wcześniej, że chcesz być? Jakby był, ale słaby. A co cię wzmocniło, że teraz jesteś mocniejszy? Jakby wiara w niego? Dobrze. To ja jeszcze teraz cię wzmacniam 1000-krotnie. Doprowadzam do ciebie najczystszą twoją energię z całego istnienia i ta energia cały czas płynie, ty jesteś coraz mocniejszy i cały czas będziesz tylko coraz mocniejszy. I co się dzieje? Tak jakby... Bo wcześniej był jakby taką kulą, a teraz jakby w taki... Jakby to powiedzieć, jakby z filarów taki się przekształcił. Jakąś taką konstrukcję, coś takiego. Zapytaj się, o co tu chodzi, co się dzieje z nim teraz. Umacnia się. Umacnia. Czy jeszcze coś potrzebujesz? Spokoju. Dobrze. Powiedz mi, jakie są dalsze losy Polski? Teraz, jak jesteś taki mocny i będziesz coraz mocniejszy. Jakby coraz więcej robactwa będzie wychodzić? Bo jakby nie będzie wytrzymywać? Dobrze, to ja jeszcze wzmacniam cię 1 000 000-krotnie. I cały czas do ciebie teraz taka czysta, najczystsza energia płynie. Co się teraz dzieje? No tak jakby mi się pokazało, że niektórym takim bardzo jakby prymitywnym to aż krew z nosa poleciała. No to super. Cieszę się bardzo. To ja jeszcze teraz 1 000 000-krotnie cię wzmacniam i sprowadzam z całego istnienia i spoza najczystszą energię. Twoją własną, zaprzyjaźnioną,
wspierającą, wspomagającą. I stajesz się najpotężniejszy na świecie, wszechświecie i w całym istnieniu. I co się dzieje teraz? Tak jakby się gotowało. Dobrze. Zapytaj się teraz ducha Polski, czy jest wszystko okej, co jeszcze potrzebuje? Już ma wszystko. Dobrze. Przenoszę ciebie, Piotruś, teraz w przestrzeń Tomka. Zamykam całą przestrzeń, aresztuję wszystkie byty, myślokształty, cwaniaków, drabów, łobuzów, wszystkich. I powiedz, kto i co mu przeszkadza w osiągnięciu szczęścia, radości, zdrowia? To coś takiego jakby dobry doradca. Dobry doradca. Zapytaj się Tomka, duszy, czy mamy temu dobremu doradcy złamać kark, spalić go w słoneczku z całą jego zawartością, historią, powiązaniami, połączeniami, czy go mamy zniszczyć tak, żeby nigdy go nie było i nigdy nie istniał? To jest pewne. Dobrze. Bierzesz go teraz z całą jego zawartością, historią, połączeniami, powiązaniami, zdejmujesz wszystko to, co jest związane z wszystkich ciał, zmysłów i umysłów Tomka na wszystkich poziomach. Wszystko to zabierasz z niego całkowicie, a Tomek już jest wolny od niego i jego emocji. No, kupa gówna jest. Zanosisz do słoneczka, słoneczko go zjada, spala żywym ogniem, on znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie. A Tomek jest od niego wolny. Ale czy taką świeżość poczuł? No to trochę śmierdziało, faktycznie. Dobrze, zobacz, czy jeszcze coś jest oprócz tego gostka, co by szkodziło, przeszkadzało? Jakiś dziwny obraz mi się pokazał, jakby motor i tak jakby Tomek siedział i tak niepewnie go prowadził, coś takiego. Dobrze, zapytaj się, czego potrzebuje duszy, zapytaj się, co mamy zrobić, żeby Tomek był pewny siebie i dotarł do celu. Z tym ekranem pokazać, co go czeka, jak... Aha. To zrobi, a jak nie zrobi. Dobrze, teraz są dwa ekrany. Po lewej stronie pokazane mu, co go czeka, gdy nie dojdzie do swojego celu, zaniedba, załamie się, czy nie będzie konsekwentny, a po prawej stronie to wszystko, co go czeka, gdy dojdzie do swojego celu, uzyska czystość, zdrowie, radość, szczęście i wszystko, co najlepsze. I on teraz to widzi, i dusza też to widzi, i ty. I zapytaj się go, jak już obejrzy, co wybiera. No pewnie, że to drugie. No to kurde, teraz dopiero? No, dobrze. W takim razie teraz ja zabieram to, co by się mogło wydarzyć, ponieważ Tomek wybrał dotarcie do celu. Teraz zwijam tam ten ekran z całą zawartością i z tym wszystkim, co by mogło się wydarzyć, gdyby to istniało. Spalam w słoneczku, to znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie i nigdy się nie wydarzy. Jest tylko jedyny cel. Osiągnięcie celu, wyzdrowienie. Teraz taką pewność czuję. Super. Ja jeszcze doprowadzam jego własną energię, wzmacniam go jeszcze biliardkrotnie w nieskończoność. Teraz zrobię taki wybuch i cała jego przestrzeń staje się czysta, zrównoważona, pewna siebie i wszystko się teraz kieruje na spełnienie tego celu. Dążenia do absolutnego zdrowia, radości, szczęścia i dobrej zabawy. Zabezpieczam i tak zostaje. Jest tak? Jest. Super. Piotruś, przenoszę ciebie w przestrzeń Szymka, o którym to Ewelinka wspomniała, który po zaszczepieniu dostał zapalenie mózgu.
teraz jesteś przy nim, jest jego duszyczka i on, zapytaj się duszyczki, co mamy zrobić dla Szymka, żeby było wszystko dobrze. Jakby naprostować, wzmocnić i jakby tak przeczyścić. Dobrze, teraz zrób to wszystko po kolei i od razu mów, co robisz i doprowadź wszystko do takiego stanu, jak trzeba, żeby dusza była zadowolona i Szymek. No to na początku to mi się w ogóle jakoś tak, że energia płynęła jakoś tak w boki, tak dziwnie, no to to naprostowuje. Teraz wzmacniam jego strumień energii. No i teraz nakierowuję na jakby takie bariery, rozpuszczam. Są rozpuszczone. No teraz energia swobodnie płynie. Dobrze. Teraz ja specjalną energią Szymka, którą jeszcze wzmacniam biliardkrotnie w nieskończoność, oczyszczam jego przestrzeń i nikt ani nic nie może zakłócić już jego przestrzeni. Od tej chwili jest absolutnie czystą istotą, zdrową i funkcjonującą prawidłowo. Przykładam do niego jego własną matrycę pierwotną. I jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, od razu zostanie naprawione do tej matrycy. Wszystkie jakiekolwiek czynniki zewnętrzne będą naprawiane do matrycy. Czy tak dusza przyjmuje? Tak. I tak zostaje. Wszystkiego najlepszego. Cześć. Pa, pa. Przenoszę ciebie w przestrzeń Rudolfa. Jesteś teraz. Daj ci okulary prawdy, przy którym nikt ani nic nie może się ukryć, ani uciec. Wszystko zatrzymuje w jego przestrzeni, całą jego historię. I zobacz. No to mi się pokazała na przodu czarna kula, która jakby jest jeszcze umieszczona w takim jakby wirze, czy jak to nazwać. Dobra. Zapytaj się jej, czego chce. Czego chcesz? Jakby wyjścia. Wydostania. No nie możesz wyjść, wydostać się. Na razie. Bo ona jakby już tkwi w takim martwym punkcie. Bo... Ja wiem, o co chodzi. Powiedz mi, co chcesz, żeby dla ciebie zrobić, żebyś na przykład jeszcze sobie podoświadczał, powiedzmy do lipca, sierpnia tego roku. Co mówi? Jakby zobaczyć starych przyjaciół. Dobrze. Ja sprowadzam teraz wszystkich twoich starych przyjaciół i oni są. Kto to jest, ci starzy przyjaciele, Piotruś? No jakiś dwóch mężczyzn i kobieta. Dobrze. Pamiętaj, co obiecałeś. Ja teraz ten wir cały zamrażam. To wszystko jest zamrożone. Jest nieaktywne aż do sierpnia tego roku. Jak teraz to wszystko wygląda? No, zniknął ten wir. Tak. I jakby się uspokoił.
Dobrze. I tak zostaje aż do sierpnia. Dopóki Kazio tam będzie pracował, a później Kazio jak wyjedzie, to diabły przeszłości mogą sobie Rudolfa zabrać. Za te zbrodnie, za twe zbytki pójdziesz do piekła, boś brzydki. Niestety, ale musisz ponieść swoje konsekwencje. Sam musisz to wszystko odrobić. Nie ma wyjścia dla ciebie. Czy ty to rozumiesz? Jakby częściowo rozumiem, a częściowo nie chcę przyjąć. Nie szkodź. W każdym razie ciesz się z tego, że będziesz miał te kilka miesięcy ciszy, spokoju, takiego luksusu, bo po wyjeździe Kazia stamtąd zacznie się twoja gehenna. To tylko dzięki Kaziowi masz względny spokój i taką sytuację. Bo to Kazio cię cały czas jakby chronił i bronił przed tym. Cały czas oddala od ciebie to, co jest dla ciebie nieuchronne właściwie. Ale jak Kaziu wyjedzie, to wtedy się zacznie. Niestety. Na razie, cześć, papa. Teraz, Piotruś, ja przenoszę ciebie w przestrzeń Helgi. Daję ci okulary. Prawdy? Nikt, a nic nie może się ukryć. I zdiagnozuj ją. Tak dziwnie mi się pokazało, jakby jakieś takie gałki, jak do sterowania, a przed tym jakby taka zawieszona fala. Dziwny obraz. Dobrze, zapytaj się, dowiedz się, o co chodzi, co się dzieje, jest jej dusza przed tobą. Niech ci wytłumaczy wszystko. Co tu chodzi? Ja jakby wszystko planowała, ale nie chciała ponosić konsekwencji i taką falę stworzyła? Dobrze, Aru. Zapytaj się duszy, co możemy zrobić dla Helgi? A to już od razu, że jakby rozbić tą falę na mniejsze części, bo jak taka jest, to pouchłonie całkowicie. Tak, tylko mi chodzi o to, że chcę tylko jej pomóc na tyle, żeby dopóki tam Krysia jest i się nią opiekuje, żeby ona miała względny spokój i żeby funkcjonowała. Ale jak Krysia odjedzie, przestanie już się nią opiekować, to chcę, żeby to, na co ona se zasłużyła i wypracowała, no żeby ją to spotkało. Bo nie moją intencją jest wymazywać jej winy, przewinienia. Ale to nie, no to jest tylko jakby złagodzenie tego. No tylko właśnie ja dlatego o tym mówię, żeby było wiadomo, że ja nie chcę ingerować, jakby nie chcę mieć nic wspólnego z tym. Po prostu chcę Krysi pomóc. Dlatego dobrze, to zrób to, Piotruś, co dusza mówi, po to, żeby Krysia też tutaj, skoro się nią opiekuje, nie ponosiła z tego tytułu jakiś obciążeń czy czegokolwiek. Dość, że się nią opiekuje to i pomaga jej, no to żeby nie miała jakichś obciążeń. To zrób tak, żeby do tego czasu, dopóki tam Krysia będzie się nią opiekować, a żeby ona sobie tam jakoś chyba funkcjonowała. A potem, jak już Krysia odejdzie, to niech się wszystko dzieje według scenariuszu. Skoro to Helga robiła te plany, to teraz te plany niech ją sobie wezmą. No to najbliższy czas to będzie jakby mniejsza fala, a później coraz większa. Dobrze. W takim razie teraz ograniczamy tą falę po to, żeby
Krysia mogła się nią opiekować i żeby się wszystko względnie dobrze działo. A jak Krysia stamtąd odejdzie, już zakończy opiekę, to wtedy już niech się samo dzieje. Dobrze. Wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. Oczyszczamy teraz Krysię całkowicie. Wszystko z Krysi zdejmuje, wszystkie jakieś podczepienia, podłączenia, jakieś myślokształty, emocje, jakieś rzeczy, które pochodzą od Helgi, ale i też od innych istot. Całkowicie oczyszczam, zabezpieczam i Krysia jest czystym światłem. Absolutnie czystym i wolnym. Jak teraz to wygląda? To tak jakby wajcha takiego stopu została przesunięta, że nie będzie tak. Super, dobrze. Teraz od Kazia odłączam wszystko to, co jest od Helmuta i od innych istot. Absolutnie wszystko na wszystkich poziomach. Odłączam od niego. Zabezpieczam go, wzmacniam go jego własną czystą energią, jest czystym białym światłem. I jest całkowicie wolny. Jest tak? Mhm. Dobrze. I tak zostaje.